Pani, ja chciałam złożyć publiczną pokutę. Mam słowo do kościoła. Tydzień temu na uwielbieniu miałam wizję. Ja z tego miejsca chciałam przeprosić Agatę, bo jej tego nie powiedziałam. Ta wizja jej dotyczyła. Ale to poszło szerzej i to jest słowo do kościoła. Widziałam niekończącą się pustynię, pełną piasku. Dziwne było to, nie było horyzontu, ona się nigdy nie kończyła. I ten piasek był taki piękny. I wiecie, Bóg mi pokazał, że kiedy dmuchamy pod tym piaskiem, są niesamowite rzeczy ze złota. Wielkie, piękne. To się dzieje, kiedy naradzamy się na nowo. Doświadczamy cudownych Bożych rzeczy. Ale kiedy wchodzimy głębiej z Bogiem, to poruszamy się już przez wiarę. Nie przez to, co widzimy, czy to, co odczuwamy, ponieważ wzrastamy Panu i przechodzimy z chwały w chwałę, z wiary w wiarę. I wiecie, ta wizja dalej trwała. Miałam zamknięte oczy i patrzę, na tej pustyni z boku stoi Agata. I ona ma takie sito. I tym sitem sięga po ten piach, taka stabilna, ugruntowana. I tak powoli bierze ten piach i go cedzi. Ta wizja dalej trwa i to było pięciokrotnie, kiedy ona brała ten piasek, podnosiła i znowu te ruchy były takie same, płynne. To było niesamowite, bo cały czas było to samo. I pytam Boga i mówię, o co chodzi, bo patrzę, że ona to robi, mówię, czemu ona ten piasek cedzi. I wiecie, za tym piątym razem ona nachyla się do tego sita i wyciąga diament. I na to ja otwieram oczy. I w ogóle ta wizja się skończyła. I wiecie, dużo rzeczy się przez tydzień działo. Przyszło mi takie słowo w ogóle o cierpliwości, o wytrwałości, ale też o posłuszeństwie. Słowo Bożemu. Przyszło mi to, że jesteśmy w miejscu zwycięstwa, kochani. Nikt z nas tu nie jest przez przypadek. To jest Kościół Boga Żywego i ten diament to ja i ty. Ale decyzja o tym, czy chcemy wzrastać i być skuteczni dla Królestwa, zależy tylko od nas. Czy ty i ja damy się oszlifować, bo to jest miejsce, w którym możemy wzrastać i w którym możemy iść do świata jako ci synowie, którzy mają się objawić. Wiecie, w tym tygodniu też miała miejsce sytuacja, to jest dalszy obraz tego wszystkiego, co się wydarzyło od zeszłego tygodnia. Byłam u Gosi Bańczyk, ona wyciągnęła kredki. Modliłyśmy się na językach. Wiecie, ja maluję, to jest dar od Boga. Wiecie, na te kredki, tak sobie pomyślałam, ja nigdy nie malowałam, znaczy kredkami. I zaczęły się modlić się na językach, ale to już było działanie Ducha Bożego. Ja namalowałam oko. W ogóle nie rozumiałam tego, bo ja takich rzeczy, ja w ogóle inne rzeczy zaczęłam rysować, malować, rysować. I wiecie, i Bóg mi pokazał i dostałam takie słowo, że to jest oko proroka. I na uwielbieniu dzisiaj znowu widziałam oko, które patrzy na ziemię i szuka właśnie objawienia się z synów Bożych. Mnie i ciebie. I wierzę, że to jest słowo do nas na ten czas. Jesteśmy w miejscu zwycięstwa. W najlepszym miejscu mamy najlepszych pastorów. Także tylko od nas zależy, co z tym zrobimy. Amen.